Często w przestrzeni publicznej spotykamy się z pojęciem ideologia. Najbardziej znane to są te ideologie totalitarystyczne, jak ideologia komunistyczna, ideologia faszystowska. Mówi się też o ideologii liberalnej czy neoliberalnej. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach olbrzymią karierę medialną zrobiła tak zwana ideologia gender, którą posługują się zwłaszcza przedstawiciele różnych religii, również wielu katolików, teologów, biskupów i księży odwołuje się do tego pojęcia. Dlatego, korzystając jakby z tego zaciekawienia medialnego tą problematyką, chciałbym dzisiaj postawić pytanie, czy przypadkiem nie można katolicyzmu nazwać ideologią. I z tym związanych jest cały szereg innych pytań, na które spróbuję krótko odpowiedzieć. Otóż, czy katolicyzm jest ideologią? Niezależnie od tego, jak zaskakująco ta pytanie może zabrzmieć dla niektórych widzów, chcę z pełną odpowiedzialnością odpowiedzieć twierdząco na to pytanie. Otóż tak, katolicyzm jest ideologią, katolicyzm spełnia wszystkie definicyjne wymogi związane z pojęciem ideologii. Jest pewnym zamkniętym systemem, który udziela odpowiedzi na wszystkie istotne, egzystencjalne pytania człowieka. Co więcej, przedstawiciele katolicyzmu, wierni, ale zwłaszcza pasterze, przewodnicy tego wyznania chrześcijańskiego są przekonani, że ich odpowiedzi są najlepsze. Więc tak, katolicyzm jest ideologią. Ważne, żeby dopowiedzieć, na czym ta ideologia polega. Ja sam przez wiele lat byłem zwolennikiem tej ideologii, byłem głęboko zaangażowany przez prawie 30 lat w życie Kościoła katolickiego i z pełnym przekonaniem zgłębiałem tradycję tego Kościoła. Jestem przekonany, że to, co się stało w połowie XX wieku na Soborze Watykańskim II, było takim otwarciem się katolicyzmu, a więc katolickiej ideologii na to, co w świecie jest ciekawego, na ten pluralizm kultur, religii. Zwłaszcza widać to w takich dwóch dekretach ogłoszonych przez Sobór Watykański II, jeden mówiący o stosunku Kościoła do innych religii, tak zwany Nostra Aetate, czyli nasz wiek, w którym Kościół ustami swoich przedstawicieli powiedział, że wszystkie religie są dobre, wszystkie religie prowadzą do Boga i Kościół i jego przedstawiciele cieszą się z tej różnorodności. To była absolutnie rewolucja w Kościele, rewolucja wręcz kopernikańska. Z takiego nieufnego, wrogiego stosunku do innych religii nagle Kościół stał się wyznaniem pełnym otwarcia, akceptacji i tolerancji dla innych. Drugim takim dekretem, równie ważnym, była deklaracja o wolności religijnej. Po łacinie to się nazywa dignitate humana, czyli o godności natury ludzkiej czy osoby ludzkiej, że człowiek ze swej natury zasługuje na to, żeby go szanować w jego wyborach, w decyzjach, które podejmuje we własnym sumieniu z pełną wolnością. To decyduje o jego wielkości, godności i niepowtarzalności. I to jest doktryna Kościoła katolickiego, więc jest to ta ideologia, która jest mi bardzo bliska. Niestety w latach 90. po zmianie politycznej w Polsce na przykład ten katolicyzm otwarty zatracił
swoje przyjazne oblicze wobec kultury współczesnej, stał się na nowo wyznaniem zamkniętym, stygmatyzującym innych, nawołującym do takiej krucjaty wobec tych, którzy nie podzielają zdania czy opinii, czy wizji Kościoła, czy świata. I to sprawiło, że ta ideologia stała mi się bardzo obca, nie odnajduję się w niej zupełnie. Więc drugie pytanie związane z takimi zmianami w ramach jednej ideologii, możemy postawić pytanie, czy ideologia jest niebezpieczna? Otóż nie jest łatwo na to odpowiedzieć. Trzeba zawsze badać, do czego ta ideologia prowadzi. I wspomniane na początku te ideologie totalitarne, jak faszyzm czy komunizm, są oczywiście jednoznacznie do odrzucenia, bo one zniewalały człowieka, nie szanowały jego niepowtarzalności, jego oryginalności, sprowadzały go tylko do funkcji w jakimś trybie machiny państwowej. Człowiek miał służyć, jak mówił poeta rosyjski, jednostka zerem, jednostka bzdurą. I oczywiście w takiej perspektywie ideologia jest niebezpieczna. Natomiast ta ideologia, o której wspomniałem, w związku z katolicyzmem, otwarta, przyjazna, respektująca odmienność innych ludzi, jest jak najbardziej ideologią pozytywną. I moje trzecie pytanie, jak więc odróżnić ideologię użyteczną od szkodliwej? Bo zwykle tak jest, że zwolennicy danej ideologii są przekonani, że ich ideologia jest najlepsza, że ich ideologia zaspokaja najgłębsze potrzeby człowieka, prowadzi go do szczęśliwości. Jeśli to jest ideologia immanentna, czyli ograniczająca się do tu i teraz życia ziemskiego, to zapewnia, że tak jak komunizm, że to szczęście wcześniej czy później człowiek osiągnie tutaj na ziemi, a jeżeli to jest ideologia religijna, jak właśnie chrześcijaństwo i katolicyzm, no to zapewnia, że to szczęście czeka wszystkich po śmierci, czy w islamie też to jest bardzo mocno akcentowane, szczęście po śmierci. Więc kryteria są jednoznaczne. Czy te ideologie, które zapewniają tak ochoczo i chętnie i gorliwie, że zapewniają szczęście, czy one szanują wolność sumienia, wolność drugiego człowieka, czy są gotowe zaakceptować pluralizm kulturowy, religijny, czy też są przeciwnikami właśnie różnorodności. I to jest to kryterium, to zdecydowanie jednoznaczne kryterium użytecznej i niebezpiecznej ideologii. Można się jeszcze na koniec zastanowić, czy w takim razie krytyczny namysł nad ideologią jest czymś pożądanym, czy jest czymś szkodliwym. I tutaj znowu, tak jak w przypadku tego kryterium podstawowego, czy jest użyteczna ideologia, czy nie, tak samo tutaj można powiedzieć, że sprawdzianem takim jednoznacznie wiarygodnym tego, czy dana ideologia jest czymś dobrym czy złym, to jest ta otwartość na kwestionowanie samej siebie, na krytyczny namysł i przyjmowanie krytyki z zewnątrz. I tutaj można taki argument trochę językoznawczy zastosować, że te wszystkie ideologie, które są wrogie namysłowi krytycznemu, które izolują swoich wyznawców od właśnie tego krytycznego namysłu, to, co George Orwell nazwał nowomową, czy Michał Głowiński w polskim kontekście analizował język komunistyczny, czy Wiktor Klemperer analizował język faszystowski. Więc to są te wszystkie przykłady pokazujące, jak ideologie z tendencjami totalitarnymi boją się jak ognia krytycznej refleksji. I przed taką ideologią trzeba się jak najbardziej bronić.